Mama łapie za klamkę i woła do ojca: Władek, uciekaj. Ojciec się miarknął na stół i w okno, to w tą facjację, a Niemiec go za nogę. Już go ma. Wrócił ten żandarm, który mieszkał tutaj, gdzie mama sprzątała i w tym budynku, co i my, i mamie przekazuje. Mają go zawieźć z powrotem tam do fabryki, skąd uciekł, i tam będzie powieszony. W tym budynku, tutaj na Narutowicza, mieszkali Polacy tak, i w piwnicach, i myśmy w facjatkach. A po środku mieszkali gestapowcy i żandarmi. Na pierwszym piętrze i na parterze. Także to, wie pani, w ten sposób było rozdzielone. Mieszkał jeden żandarm, czyli ten Grec się nazywał. Drugi to był, proszę panią, Dabic, ale to już był Volksdeutsch, że tak powiem, no, przepisał się, no i był tu policjantem w czasie okupacji. A pozostałe, no to jeszcze mieszkał gestapowiec, czyli budynek zasiedlony władzą, ja tak powiem, władzą, no policjantami. Mama u nich sprzątała, prała, sprzątała, wie pani, i z tego tytułu myśmy nieraz tam dostali trochę mięsa od nich i trochę, może tam kostkę, nie całą, ale tam trochę masła od czasu do czasu, bo nie tak, że tam na bieżąco zawsze, żeby oni nam dawali. Mama dostawała tam ileś tam tych, no i z tego żyliśmy. Ojciec w czasie okupacji został wywieziony do Niemiec, do Erfurt, i tam pracował w jakiejś fabryce, podobno amunicji, nie wiem dokładnie co i jak, bo tam niewiele na ten temat chciał mówić. W każdym bądź razie z Erfurt po jakimś czasie ojciec uciekł wraz z oficerem Wojska Polskiego, warszawiakiem, bo mieszkał w Warszawie, więc jeden był mądry, prowadził, drugi znał dobrze język niemiecki, ojciec znał dobrze język niemiecki, no i w dwójkę uciekał. Ojciec dotarł do domu. Szczęśliwie, ale co, szczęśliwie dotarł, ale ponieważ wyszedł na miasto, panie, które miały swoich mężów również w tym samej fabryce, co ojciec, napisały listy do swoich mężów. No jak to Stępień mógł przyjechać do Wilunia, siedzi w Wiluniu, a wy musicie tutaj siedzieć w Niemczech? Niemcy czytali listy i nie musieli ojca szukać. Wiedzieli, gdzie ojciec jest. No i proszę pani, po jakimś czasie mama wychodzi z korytarza na ulicę Narutowicza tutaj, z tego domu, a podchodzi do niej dwóch gestapowców, pytają się, gdzie tu mieszka Stępień. No więc oni już znali adres, wszystko wiedzieli, nie? Tylko no, teraz o mieszkanie chodzi. Mama mówi, no tutaj na górze, proszę prowadzić, czy tam prowadź, czy jak to, wie pani. Mamie kazali iść pierwszą i prowadzić do mieszkania. Mama już wiedziała, o co chodzi, bo oni w mundurach zresztą byli, gestapowcy. Mama po dwa stopnie, chce, żeby nadgonić, żeby to oddali ci od Niemców, ale gdzie tam? Oni szybciej potrafili iść jak mama. No więc mama łapie za klamkę i woła do ojca: Władek, uciekaj. Ojciec się miarknął na stół i w okno, w tą facjację, a Niemiec go za nogę. Już go ma. Jak ojca złapano, od razu go skuto, ręce mu skuto i zaprowadzili do ratusza. W ratuszu w Wieluniu, tam był posterunek policji. Tam mieli jakiś areszt, znaczy pomieszczenie aresztu, ojca tam został zamknięty. Ponieważ na tym posterunku, no to przecież ten mieszkał tutaj, ten żandarm, o którym mówiłem, to był ten Volksdeutsch. Co oni tam mówili, Niemcy, z tymi naszymi żandarmami wieluńskimi, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie wrócił ten żandarm, który mieszkał tutaj, gdzie mama sprzątała i w tym budynku, co i my, i mamie przekazuje. Mama wiedziała, że jest zamknięty, tylko przekazuje to, co ewentualnie oni ustalają tam. Mają go zawieźć z powrotem tam do fabryki, skąd uciekł. I tam będzie powieszony, bo już tam niejednego wieszali. Także jak uciekniera, dla przykładu, to wieszają tam na miejscu, żeby wszyscy robotnicy widzieli i nie uciekali. No więc
wyrok byłby wykonany. I mówią, mama się rozpłakała i tego, no bo pan prawda, on nie ma wpływu na to, żeby tu gdzieś ojca zostawić, bo oni mają rozkaz przywieźć ojca całego tam na miejsce. No więc, proszę pani, rozpoczęło się całe staranie, całe... Nie uwierzyłaby pani, kto tu nie tylko był poruszony w Wieluniu. Mama miała dużo znajomości. No ale co, no każdy rozkłada ręce, no co ja ci mogę pomóc? Ten żandarm wszystko przekazywał nam, co tam na posterunku i tak dalej, co z ojcem dalej, czy oni go już dzisiaj wywożą, czy jutro, czy jak to. No jest, ojciec zaczął udawać chorego tam, wie pani. No to ci, co przyjechali gestapowcy, to macie powiada powiatowego lekarza? Mamy. No to dobrze, to my go zaraz zaprowadzimy. Gdzie to jest? No to było tam na rogu rynku. Oni, proszę pani, zaprowadzili ojca do tego lekarza, żeby go zbadał. No a ojciec tam u tego lekarza też udawał, coraz to więcej udawał i tego. No i mówi, nie, ja się z nim nie dogadam, on jest zdenerwowany, ja dzisiaj go nie zbadam, przyprowadźcie go jutro. A już tam musiało być załatwiane z tym lekarzem chyba, że on kazał przełożyć ojcu. No więc ci zabrali ojca i z powrotem do ratusza, tam do tego, zamkli go tam w tym pomieszczeniu. Następnego dnia, proszę pani, to już dostaliśmy wiadomość, że ojciec o tej i o tej godzinie będzie prowadzony znów do tego lekarza w to miejsce. No więc jakie wyjście? Ktoś powiedział, kto, nie wiem, bo to była wielką tajemnicą, proszę panią, że trzeba zaparzyć, to jak to się nazywa, no, liście machorki, no to może takie to określenie nie jest, jak to się mówi, właściwe. No, tabaka, machorka, no liście, w każdym bądź razie liście takie suche, że zaparzyć jak kawę, jak herbatę, żeby to, wie pani, było dobrze zaparzone. I w butelkę taką, bo tam od piwa, czy to od czymś, czy to od wódki było, nie wiem, może nawet i od wódki, to, ale to Niemcy. Nie, mama to szykowała do wypicia. Mama to zaparzyła i zaniosła. Jak ojca prowadzili, już wiedziała, o której godzinie oni go będą tu prowadzili, stanęła na rogu tym, mama czekała, jak Niemcy go prowadzili, mama też umiała po niemiecku mówić, doszła do tych żandarmów i prosiła go, czy ona może ojcu się pozwoli, czy oni pozwolą ojcu wypić kawę, no, żeby się rozgrzał trochę i tak dalej. No, czemu nie, może pić ci Niemcy. No to podała ojcu i oczy zamyka, żeby się ojciec miarknął, że to nie będzie dobre do picia. W każdym bądź razie wziął i wypił na dwa razy. Oczy, proszę pani, też kręcił w jedną i w drugą stronę, bo to wie pani, no pić taką, to żadna przyjemność. W każdym bądź razie wypił to. No wypił, no to podziękowała mama, butelkę ojciec oddał, podziękowała tym gestapowcom, że pozwolili ojcu to wypić. No i oni, proszę pani, ojca wzięli, dali, poprowadzili do tego lekarza. I do tego lekarza zaprowadzili, on go bada. To była Polka, która pisała na maszynie, albo też znała niemiecki, więc proszę pani, ten lekarz jej dyktuje, ona pisze, za chwilę ten lekarz dochodzi, wyrywa z maszyny i ten papier, że i zaczyna kląć tam, proszę pani, co jak tam mówił dalej, nie wiem, no dyskusja była między tymi żandarmami, no ale mówi, że musi odczekać, żeby on trochę, ojciec posiedział, no to mu pozwolili usiąść. No więc usiadł, proszę pani, posiedział parę minut, no i ten lekarz mówi, wstawaj. No i tam go znowu bada, nie? No ale puls bije, nie bije, bo to co tym, a to skutki tego, co wypił. Bije puls, bije, wie pan, żyje, nie żyje ten człowiek. Patrzę mu w oczy, mu ten lekarz patrzy, mówi, ja nie wiem, na co on jest chory, powiada. Ja nie wiem, ale wiecie, on padnie zaraz, powiada. Wyjno go bieszta, powiada, przyprowadźcie go jutro, może mu to przejdzie, może jaki atak, może coś tego. No to ci znów tego ojca znów do ratusza z powrotem
I taka kolejka do trzeciego razu. Za trzecim razem, proszę Panią, to samo, ta sama napój ten sam w butelce i tak dalej. I znów ten lekarz i dyktuje na maszynie, i nie dyktuje, i dyktuje, i to, i tamto. I w końcu mówi, ci żandarmi już nie mogą wytrzymać. I mówimy tak, albo piszesz, że tego, że na co jest chory, albo my go zabieramy i wieziemy. A on mówi tak, widać co? Wy go zdechłego będzie tam wlekli. On po drodze pan to zdechnie. No mowy nie ma, żeby on przeżył. No zobaczcie sobie ten puls i tak dalej, nie? No oni tam niby patrzą, nie wiem, czy się znali, czy się nie znali. No, spojrzeli jeden na drugiego tego. Róbcie co chcecie, wy go żywego nie dowieziecie do Erfurt. Ci Niemcy wtedy to, żeby im dał na piśmie ten lekarz. Oni muszą mieć na piśmie napisane, że taka jest sytuacja, bo inaczej to im, bo oni będą mieli nieprzyjemności tam od swoich dowódców i tak dalej, nie? No to ten lekarz, dlaczego nie pada, napisze. No i do tej maszynistki dyktował, ona z kolei pisała, podpisał to wszystko i tak dalej, no więc oni odprowadzili ojca do ratusza z powrotem tam, że przekazali jego policji miejscowej, a oni w pociąg wsiedli tam w samochód, nie wiem czym oni tu przyjechali do Wielunia, w każdym bądź razie odjechali i on teraz siedział tu parę dni na tym w ratuszu, tam mieli taką jedno pomieszczenie, w którym zamykali inaczej mówiąc Polaków. No i ojciec tam odsiedział kilka dni z tą decyzją, że on się nie nadaje, wie pani, tam na żadne roboty i tak dalej. Został zwolniony, ale w Arbeitsamt, to był ten taki biuro pośrednictwa i tak dalej. Niemcy już był zarejestrowany, że gdyby wyzdrowiał i tak dalej, to ma się zgłosić. Miał powiedziane, że co jakiś czas miał się zgłaszać tam, w tym biurze z skierowaniem do pracy.